Myślę, że każdy z Was zauważył, że Filon Aleksandryjski to jest jednak w zupełnie innym znaczeniu filozof, że filozofia Filona, chociaż żeśmy jej tak naprawdę jeszcze w ogóle nie poznali, ale już wiemy z poprzedniego, ostatniego wykładu poświęconego kwestii alegorycznej interpretacji Pisma Świętego, roli Pisma Świętego. Widzimy już na tej podstawie, że to będzie coś zupełnie innego od tego wszystkiego, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory. Że to będzie filozofia rozumiana po prostu inaczej. Że tutaj będziemy mieli do czynienia z jakimś nowym zjawiskiem i faktycznie tak jest. I co więcej, Filon Aleksandryjski, chociaż jest, można powiedzieć, sam w sobie jakby takim pewnym specyficznym zjawiskiem, jest wyjątkowy, jedyny właściwie taki człowiek, to jednak stał się prekursorem czegoś, co potem, z czym będziemy mieli do czynienia jeszcze przez wiele wykładów, stał się prekursorem czegoś, co właściwie stanie się takim pewnym elementem trochę rozpoznawczym filozofii chrześcijańskiej aż do właściwie czasów świętego Tomasza. A o co tutaj chodzi? Chodzi mianowicie o to, że będziemy mieli do czynienia z takim właśnie nieco innym, specyficznym rozumieniem tego, czym jest filozofia. Bo będziemy mieli właściwie do czynienia z pewnym jednak, można powiedzieć tak dosłownie, pomieszaniem filozofii z teologią, ale tą teologią w rozumieniu świętego Tomasza, czy w rozumieniu naszym, tym nowożytnym. Tak? Więc moi drodzy, żeby nie być gołosłownym, najpierw przeczytam krótki fragment z Zarysu historii filozofii ojca Boheńskiego. To jest książka, którą można bez problemu dostać, a jest ona krótkim wprowadzeniem w różne kierunki filozoficzne, w różne nurty filozofii i rzeczywiście dość ciekawie napisana jest, bo ukazuje jakby głęboką prawdę kryjącą się właśnie w tych rozmaitych systemach w taki bardzo syntetyczny sposób. I tutaj na początku refleksji dotyczącej neoplatonizmu, bo to właśnie neoplatonizm będzie tym kierunkiem, którego stał się Filon w jakimś sensie prekursorem. Otóż tutaj pisze tak ojciec Boheński. Na tle ogólnego upadku tradycyjnej myśli greckiej, widocznego już od początku I wieku przed Chrystusem, gdy najwybitniejsi myśliciele zajmują się tylko kalejdoskopicznym zbieraniem okruchów po dawnych filozofach, wyłania się powoli zupełnie nowa epoka myśli ludzkiej, którą nazwiemy później średniowieczem. Epoka ta jest scharakteryzowana bardzo ścisłym stosunkiem filozofii i wiary. Rozpoczyna się ona już przed narodzeniem Chrystusa. Tak, zobaczmy, że tutaj nieco inaczej niż do tej pory, żeśmy byli przyzwyczajeni. Ojciec Boheński używa określenia średniowiecze, ale ma pewne prawo do tego. Tego typu nazwy są jednak jakoś konwencjonalne. Rozpoczyna się ona już przed narodzeniem Chrystusa na gruncie czysto pogańskim. I jako pogańska, a nawet najczęściej wroga chrześcijaństwu, trwa do końca V wieku. I teraz ta ważna charakterystyka. W tym okresie na pierwszy plan wysuwa się myśl o Bogu, w przeciwieństwie do okresu klasycznego, w którym do idei Boga dochodziło się mozolnym trudem od dołu. Myśliciele zaczynają tutaj od Boga. Moi drodzy, to jest rzeczywiście istotna różnica i niezależnie od tego, czy mówiliśmy do tej pory o, zwłaszcza u Arystotelesa, to jest oczywiście widoczne, tak, że refleksja o Bogu pojawia się na końcu jako pewien zwornik całego systemu filozoficznego, jako jego szczyt, jako finał poszukiwań jakby natury rzeczywistości, zrozumienia natury rzeczywistości, tam pojawia się, dopiero wtedy pojawia się Bóg. Ale też u innych filozofów jest to widoczne w mniejszym czy większym stopniu. U Arystotelesa najbardziej dlatego, że właśnie Arystoteles jest właśnie tym, który jest najbardziej wierny programowi filozoficznemu, jakby definicji filozofii, która jakby przyświeca naszym tutaj tym spotkaniom.
Bo moi drodzy, pamiętacie na pewno, że w tamtym roku, żeśmy, kiedy zaczynaliśmy tą przygodę, mówiłem, dlaczego nie będziemy sięgać do myślicieli dalekowschodnich. Dlatego, że ich myśl jest jakby, no właśnie, związana zawsze z religią, że celem tam jest zbawienie, że nie ma jakiegoś rozróżnienia wyraźnego między myśl filozoficzną i myśl religijną, i na tle właśnie jakby całego świata starożytna Grecja bardzo się wyróżnia, bo filozofia od początku jest niczym innym jak próbą wyjaśnienia, racjonalnego wyjaśnienia rzeczywistości. Że mówiliśmy, że wychodzi ona od tych rozwiązań mitologicznych, które nie były racjonalne, i próbuje je zracjonalizować. Próbuje zrozumieć, co tak naprawdę kryje się pod tą warstwą tych zjawisk, które obserwujemy. Tak? Jakby szuka tego, najpierw dlatego właśnie filozofia koncentrowała się na szukaniu arche, tej prazasady, i wiemy już, jakby pamiętamy, że te poszukiwania bardzo krętą drogą, ale doprowadziły jednak w końcu do właśnie do tego okresu klasycznego, okresu filozofii, gdzie Sokrates, Platon, a zwłaszcza Arystoteles starali się zrozumieć rzeczywistość na takim wyższym niż tylko ten empirycznie poznawalny poziom, na takim wyższym poziomie, i że u Arystotelesa jakby finałem tych poszukiwań jest refleksja dotycząca pierwszego poruszyciela nieporuszonego, który jest tym umysłem myślącym samego siebie. Tak? To jest taka właściwie najznioślejsza refleksja dotycząca Boga, która się w starożytności pojawiła właśnie w tym okresie klasycznym. I nie jest może Arystoteles kojarzony jako ten myśliciel, któremu zawdzięczamy właśnie taką najznioślejszą refleksję dotyczącą Boga. Często Platona się kojarzy jako tego myśliciela, który zajmował się rzeczami transcendentnymi, tymi przekraczającymi rzeczywistość zmysłowo-poznawalną, ale faktycznie, jeśli chodzi o refleksję dotyczącą Boga, to tutaj rzeczywiście palma pierwszeństwa jest należna Arystotelesowi, dlatego że Platona jakby na szczycie tej hierarchii bytów, struktury jakby rzeczywistości, znajduje się po prostu pewna bezosobowa zasada. Natomiast demiurg, który jest zresztą właściwie na takim niższym poziomie, jest głoszony jako element pewnej hipotezy. To jest jednak coś w rodzaju takiej opowieści. Tak? U Platona zresztą w ogóle mit spełnia doniosłą rolę. U niego bardzo dużo jest elementów właśnie wziętych, zaczerpniętych z orfizmu, rzeczy, które z jednej strony powodują, że jego nauka jest oczywiście bardzo ciekawa, jest wartościowa właśnie ze względu na przetworzenie w sposób taki trochę właśnie filozoficzny pewnych myśli, w sumie też jakoś już powiedzmy filozoficznych myśli obecnych w orfizmie, które potem będą jeszcze jakby przerabiane raz jeszcze, i od tego będziemy świadkami, mówiąc o neoplatonizmie, ale jeśli chodzi o refleksję Arystotelesa, to ona prowadzi do bytu, który, no powiedzmy, ma taki charakter trochę osobowy i znajduje się rzeczywiście na samym szczycie. Ale oczywiście, ale też nie jest to nauka, która byłaby pozbawiona wad, dlatego że ta koncepcja pierwszego nieporuszonego poruszyciela przede wszystkim pokazuje nam tego, że właśnie poruszyciela jako kogoś, kto jest zupełnie jakby oddzielony od świata, także nawet nie wie, że świat istnieje, przynajmniej według większości badaczy, bo wiadomo, że myśl starożytnych filozofów podlega różnym interpretacjom, ale większość tych, którzy naprawdę dobrze myśl Arystotelesa zrozumieli, uważają, że pierwszy poruszyciel Arystotelesa nic nie wie o świecie. A więc nie może być opatrznością, nie może też być jego jakimś kreatorem w jakimś sensie, prawda? I dlatego tutaj myśl Arystotelesa nie mogła być aż tak płodna. Nie mogła być źródłem inspiracji dla tych, którzy będą w tym okresie, o którym będziemy mówili teraz, starali się zrozumieć to, kim jest Bóg. Ale bardzo charakterystyczne jest to, że tutaj refleksja o Bogu jakby jest na samym początku poszukiwań.
Cóż to oznacza? No, jeżeli Boga mamy odkryć na końcu, to znaczy, że odkrywamy Go idąc jakby tak jak po nitce do kłębka. Tak? Odkrywamy Go jako tego, który stoi za rzeczywistością, który jest Jego przyczyną. Tak jest właśnie u Arystotelesa. Natomiast jeżeli mamy zaczynać filozofię od samego Boga, jeżeli mamy zaczynać refleksję filozoficzną, właśnie pytanie, czy to jest jeszcze filozofia w takim rozumieniu prawdziwie greckim. Jeżeli mamy rozpoczynać refleksję od samego Boga, to na czym mamy się oprzeć? Jeśli chodzi o Filona, oczywiście on się opiera na Starym Testamencie, on się opiera na pismach, na Mojżeszu, na prawie. Więc, którego nazywa zresztą Mojżesza, nazywa największym filozofem, bo nie tylko, że uważał, tak jak i Arystobul wcześniej, że ci filozofowie pogańscy, którzy najbardziej zbliżyli się do prawdy, oni zaczerpnęli tak naprawdę wszystko właśnie od Mojżesza, ale też i Mojżesza nazywa gdzieś w swoich pismach, nazywa go największym filozofem. Czyli filozofię pojmuje jako badanie pisma. Tak? Jakbyśmy nigdy byśmy nie wpadli, że tak można rozumieć filozofię, która jest przecież jakimś namysłem nad rzeczywistością, racjonalnym namysłem nad rzeczywistością, a nie racjonalnym namysłem nad pismem. Prawda? To jest jakby coś, co zupełnie wykracza poza nasze rozumienie filozofii. I to jest dokładnie to rozumienie, które pokrywa się z tym, co my rozumiemy jako teologię. Tak? To jest dokładnie to, co my rozumiemy jako teologię, bo właśnie to rozróżnienie między filozofią i teologią, chociaż ono jest dla nas czymś zupełnie dzisiaj oczywistym, musimy pamiętać o tym, że właśnie ze względu na cały ten okres filozoficzny, mniej więcej od pierwszego wieku przed Chrystusem, aż po piąty wiek po Chrystusie, okres synkretyczny, okres, który ma bardzo silne zacięcie religijne, właśnie wtedy to pomieszanie filozofii z teologią jest bardzo mocne, ale ono właściwie aż do czasu świętego Tomasza w jakiejś mierze się ciągle jest zauważalne. Zresztą możemy oddać tutaj głos ojcu Bocheńskiemu. Narzędziem poznania nie jest doświadczenie i logika, ale intuicja, wsparta z reguły według wierzeń filozofów oświeceniem przez bóstwo. I oczywiście w przypadku Filona to będzie Stary Testament, to będzie objawienie, to prawdziwe objawienie, chociaż ograniczone tylko do Starego Testamentu, ale w przypadku filozofów pogańskich no to będą oczywiście różne jakieś tradycje religijne, czy to właśnie orfizm, czy to różnego rodzaju mity religijne, które będą oczyszczane z jakiejś takiej warstwy powiedzmy zewnętrznej, będzie się szukało jakiegoś ich głębszego sensu. Różnego rodzaju wierzenia religijne, które, czy właśnie nawet jakieś powiedzmy pseudo jakieś objawienia, różnego rodzaju intuicja religijna. Tak? I to jest jakby główne źródło do tworzenia refleksji dotyczącej Boga. Czyli widzimy, że to jest coś zupełnie odmiennego od tego, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia. Narzędziem poznania nie jest doświadczenie i logika, ale intuicja. A samo bóstwo pojęte jest skrajnie spirytualistycznie, jako coś tak wyniesionego ponad świat, że problemem staje się nie jak dawniej zbudowanie na zaobserwowanych fragmentach świata wyjaśniającej go teorii, ale zrozumienie, jak świat mógł powstać z Boga. I to jest myśl, która będzie przyświecała Filonowi. Więc Bóg, który jest tak bardzo transcendentny, tak bardzo od świata odmienny, tak bardzo różny, tak bardzo ponad światem, oczywiście u Arystotelesa mieliśmy do czynienia z czymś podobnym, ale tam można powiedzieć, że problemu nie było, ponieważ Bóg po prostu nie wiedział, czy ten właśnie pierwszy poruszyciel nie wiedział nic o świecie. Tutaj natomiast oczywiście, jeśli Stary Testament traktujemy jako najwyższy autorytet, jako źródło pierwszorzędne dla naszej refleksji, oczywiste jest, że Bóg musi być i opatrznością, musi być stworzycielem, musi być wreszcie i zbawicielem. Wobec tego jasne jest, że musimy jakoś wytłumaczyć tę ogromną przepaść pomiędzy Bogiem i światem. I tutaj jakby też rozpoczyna się, można powiedzieć, właśnie specyfika filozofii Filona na tle nawet innych myślicieli. Tutaj pojawi się bardzo ciekawy pomysł, koncepcja logosu, o której powiemy następnym razem, ale najpierw jeszcze może jakby wytłumaczymy, musimy to właściwie zrobić, właśnie tę różnicę między filozofią i teologią.
tak jak ją święty Tomasz rozumie. A więc to jest ciekawa sprawa, bo kiedy się rozmawia z uczniami naszego liceum, to się okazuje, że właściwie mało kto się zetknął z takim rozróżnieniem, tak? Czy właściwie nie jest to jakoś uświadomione. Z drugiej strony jednak intuicyjnie przecież właściwie wierni bractwa wyczuwają różnicę między filozofią i teologią. I jasne jest dla nas już właściwie jakoś przynajmniej po części, że jest to coś zupełnie innego, ponieważ filozofia będzie namysłem nad rzeczywistością, który jest oparty na tym, co rozum ludzki może powiedzieć o rzeczywistości, tak? Jest po prostu w oparciu o nasze naturalne zdolności intelektualne, o nasze poznanie zmysłowe i poznanie umysłowe budujemy refleksję dotyczącą świata nas otaczającego, tak? I rzeczywiście, jeżeli tak to ma wyglądać, to refleksja dotycząca Boga będzie się pojawiała na końcu. I też jest ciekawą rzeczą, że samo określenie teologia wcale nie pojawiło się w kontekście religii, wcale nie pojawiło się w kontekście właśnie tego, co dzisiaj rozumiemy pod tym określeniem, ale teologia to jest nic innego jak właśnie nauka o Bogu w ramach filozofii. To znaczy w ramach tego namysłu racjonalnego nad rzeczywistością dochodzimy w końcu do myśli o Bogu. Tak? Poznajemy Boga właśnie na końcu, kiedy już cała rzeczywistość jest jakoś poznana, wtedy rozumiemy, że musi stać za tym jakaś jeszcze wyższa siła, jakaś przyczyna wyższego rzędu. I tak jest u Arystotelesa. U Arystotelesa metafizyka nosi, no w ogóle to określenie metafizyka nie jest przecież używane, tak? Żeśmy mówili, że nie pochodzi ono od Arystotelesa, ale to, co jest metafizyką, jest nazywane przez Arystotelesa albo filozofią pierwszą, albo właśnie teologią, czyli nauką o Bogu, nauką o tym, co jest najwyższe, tak? No bo ostatecznie podstawą rzeczywistości jest właśnie ta pierwsza przyczyna. Ona jakby ostatecznie tłumaczy rzeczywistość. I dlatego możemy to nazwać teologią, nauką o Bogu. Ale jest to zupełnie inna teologia niż ta nasza teologia, która opiera się na objawieniu. Tak? Czyli to, o czym my myślimy, kiedy mówimy o teologii, to jest po prostu nauka, która, bo że jest ona nauką, to też święty Tomasz będzie nas o tym przekonywał. To jest skądinąd bardzo ciekawa koncepcja. Kiedy będziemy omawiali świętego Tomasza, to wówczas koncepcję właśnie teologii jako nauki sobie przybliżymy, bo jest to rzeczywiście fascynująca sprawa. W każdym razie teologia u świętego Tomasza i teologia w naszym rozumieniu to jest nic innego jak nauka dotycząca przede wszystkim Boga, ale nauka, która opiera się właśnie na objawieniu, na Bożym objawieniu. Czyli Bóg nam przekazuje pewne treści, objawia nam pewne treści. My teraz w oparciu o zasady ludzkiego intelektu, właśnie, można powiedzieć w oparciu trochę o wiedzę naszą filozoficzną, po prostu ujaśniamy to wszystko, co Pan Bóg nam powiedział. My staramy się wniknąć w istotę tego, co zostało nam objawione. Tak? No więc zasady teologiczne są objawione. Zasady teologiczne nie pochodzą od ludzkiego intelektu, natomiast sama praca jakby związana z analizowaniem objawienia już jest czymś, w czym wykorzystywane są zasady ludzkiego intelektu. Tak? I w tym właśnie sensie święty Tomasz będzie mówił o filozofii, że jest ona ancilla teologię, że jest ona służką, służebnicą. I co ciekawe, to niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, a święty Tomasz pisze o tym dokładnie w sumie teologii. Jest to po prostu cytat z Pisma Świętego, mianowicie z Księgi Przypowieści z 9 rozdziału. Tutaj jest mowa o mądrości, która sobie zbudowała dom, wyciosała 7 filarów, zabiła ofiarne zwierzęta swoje, zamieszała wino i stół swój zastawiła. Posłała służące swe, aby przyzwały na zamek i na mury miejskie. Jeśli kto jest maluczki, niech przyjdzie do mnie. A więc to są właśnie te służki mądrości, to są te wszystkie nauki, które służą przede wszystkim właśnie filozofia, które służą
Służył teologii. Też jest jeszcze ciekawszą rzeczą to, że święty Tomasz nie używa, co prawda, ale nie zawsze i raczej rzadko używa określenia teologia na określenie tej nauki, powiedzmy tej Bożej, świętej, tak? Właśnie używa określenia sacra doctrina, jakby święta nauka. Sacra doctrina to jest właśnie nazwa tej dziedziny, którą my nazywamy teologią. I tak dokładnie to jest w sumie teologicznej, tak to jest dokładnie w pierwszej kwestii poświęconej charakterowi nauki świętej, bo pierwsza kwestia tego dotyczy. Żeśmy ostatnio zresztą trochę jakby od drugiej strony, bo te ostatnie artykuły mówią o Piśmie Świętym, o sensie Pisma Świętego. Bo w ogóle święty Tomasz jest, tak jak zresztą mówiłem, przekonany, że zasadniczo teologia, jakby ta sakra doktryna jest zawarta, właściwie cała, w listach świętego Pawła, w psalmach. Właściwie tam już cała jest, wszystkie jej zasady właściwie tam się mieszczą. To jest bardzo ciekawe też. I tutaj w artykule drugim, czy nauka święta jest nauką? Tu jest przetłumaczone wiedzą, ale to właściwie jest kwestia tłumaczenia, chodzi o naukę. Czy nauka święta, czyli ta sakra doktryna, czy ona jest nauką? I tłumaczy tutaj, że owszem jest nauką, że istnieją dwa rodzaje nauk. Pierwsza opiera się o zasady poznawane przyrodzonym światem rozumu, na przykład arytmetyka, geometria. Drugi opiera się o zasady poznane światłem nadrzędnej wiedzy. Czy nauki, nadrzędne jakieś nauki, dyscypliny. Tak na przykład optyka opiera się o zasady podane przez geometrię, a muzyka o zasady zaczerpnięte z arytmetyki. Czyli idzie święty Tomasz, tutaj wykorzystuje określenie nauki podporządkowanej, scientia subordinata. To jest określenie, które w oryginale pada i jest w takiej książce święty Tomasz Teolog, wybór studiów, jest na stronie, znaczy od strony 57 ojca Jeana Pierre'a Torella, artykuł Koncepcja wiedzy teologicznej według świętego Tomasza pierwszych tomistów, artykuł, który, czy właściwie to tak, taka praca, która tłumaczy te wszystkie niuanse związane z tym określeniem teologii według świętego Tomasza. Jest rzeczywiście tam tych niuansów dużo. To jest bardzo ciekawe, bo w takie dość ciasne ramy arystotelesowskiego pojęcia nauki podporządkowanej święty Tomasz dokonał właśnie czegoś takiego, że włożył tam teologię, tą właśnie świętą doktrynę, świętą naukę. A co to oznacza w praktyce? Bo czemu jest w ogóle podporządkowana teologia w takim razie? Tak? Co jest tą wyższą nauką? Bo tutaj są przykłady oczywiście takie zupełnie takich zwykłych nauk dostępnych ludzkiemu rozumowi, a więc optyka i geometria i tak dalej, więc optyka oczywiście opiera się o zasadę geometryczną, jakby rozumiemy, o co tutaj chodzi, tak? Że jest jakaś nauka, która opiera się na zasadach, których już oczywiście sama nie wypracowuje, ale te zasady przyjmuje z tej nauki jakiejś wyższej, która te zasady jej podaje. I dokładnie to samo, pisze święty Tomasz, zachodzi w przypadku teologii. Czyli teologia te swoje zasady, czyli powiedzmy dogmaty, tak, te prawdy, które są zasadami dla teologii, ona przyjmuje od jakiejś wyższej. Ale jaka to może być wyższa, skoro przecież teologia jakby intuicyjnie rozumiemy, że musi być najwyższą, tak? Bo dotyczy tych rzeczy najszlachetniejszych, największych, tak? No i w oparciu o autorytet objawiającego Boga. Więc co może być tutaj wyższe? Wyższa jest tylko i wyłącznie wiedza Boga i świętych. To jest właśnie ta wiedza Boga i świętych. To jest po prostu to, co Bóg i co święci wiedzą o Bogu i to, co Bóg wie o sobie. To jest właśnie to źródło, skąd te zasady płyną. I tak tutaj pisze też Tomasz, stąd też jak muzyka wierzy w zasady podane jej przez arytmetyka, tak nauka święta wierzy w zasady objawione jej przez Boga. Czyli właśnie tam znajduje się to źródło dla teologii. Właśnie w tej wiedzy Boga i świętych to jakby pokazuje nam, że teologia jest rzeczywiście nauką bardzo mocno wiążącą nas z Bogiem i to jakby powoduje, że każdy, kto jest teologiem, takim prawdziwie, w katolickim, prawdziwie katolickim sensie, musi być z Bogiem zjednoczony. Tak? Że to jakby od razu będziemy widzieli pewien dysonans w porównaniu z takim, powiedzmy, modernistycznym rozumieniem teologii, gdzie jakby ten aspekt taki czysto techniczny
stoi na piedestale, a jakieś zjednoczenie samego teologa z Bogiem już nie jest specjalnie istotne. Tak? I wszystko jedno, czy to jest wierzący człowiek, niewierzący, czy pobożny, niepobożny, zupełnie fałszywe, już jakby w oparciu o chociażby o samą definicję teologii widać, jak istotne jest właśnie to, żeby teolog był człowiekiem świętym. Jakby też można już trochę zrozumieć, dlaczego przed Soborem Watykańskim II nie można było zajmować się teologią, nie będąc właśnie po prostu czy to zakonnikiem, czy kapłanem po prostu, tak? Czy diakonem minimalnie. Nie można było być człowiekiem świeckim. Nie można było być człowiekiem świeckim jednocześnie teologiem. To się właśnie stąd bierze. A więc teologia w tym naszym rozumieniu i tomaszowym rozumieniu jest nauką, która opiera się o objawienie i wykorzystuje wiedzę filozoficzną do tego, żeby objaśnić prawdy, które są przez Boga objawione. Tak? Jakby rozumiemy, że w takim razie filozofia staje się pewną, no właśnie taką służebnicą, staje się pewnym narzędziem. Ale teraz zastanówmy się, bo to jest jeszcze ciekawa sprawa, może nawet trochę ciekawsza, jaka jest relacja odwrotna. To znaczy dla świętego Tomasza filozofia oczywiście jest tak rozumiana mniej więcej jak dla Arystotelesa, więc to jest namysł nad rzeczywistością w oparciu o ludzki intelekt, ale jest jeszcze coś więcej. Dlaczego? Dlatego, że no, święty Tomasz wiadomo, że no, jest oczywiście katolikiem, chrześcijaninem. I tutaj pojawia się sprawa grzechu pierworodnego, go osłabienia ludzkiego umysłu przez grzech pierworodny. I pojawia się wobec tego coś, czego u Arystotelesa nie było. Mianowicie filozofia może pozostać sobą, może pozostać racjonalnym namysłem nad rzeczywistością, ale to wcale nie znaczy, że nie może pewnej jakiejś inspiracji przyjąć właśnie z objawienia. Dlaczego? No bo nie chodzi tutaj o jakby wypaczanie sposobu uprawiania filozofii, tak? Bo nie chodzi o to, żeby ta inspiracja stała się jakby takim zamiennikiem jakiegoś elementu tej układanki, tak? Żeby ona jakby jakieś wytłumaczenie teologiczne zajęło miejsce filozoficznego, tak? Jeżeli czegoś nie umiemy wyjaśnić rozumem, no to po prostu bierzemy to z objawienia, tak? Bo to byłoby właśnie pomieszanie filozofii i teologii. Z tym będziemy mieli do czynienia w dużej mierze właśnie u świętego Augustyna na przykład, tak? Że to jest właśnie ten neoplatonizm, czyli jakby filozofia i teologia zaczynają trochę ze sobą mieszać. To też nie umniejsza oczywiście tym ludziom, ale to jest jakby coś, co, o czym musimy pamiętać, tak? Że to się trochę mieszają te dziedziny. To właśnie święty Tomasz i jego mistrz, święty Albert Wielki, byli tymi, którzy dokonali rozróżnienia formalnego na te dwie dziedziny, na filozofię i teologię. A więc filozofia będzie mogła i faktycznie będzie czerpała pewne inspiracje ze strony objawienia, ale tylko po to, żeby umysł po prostu jakoś nakierować. Tak? Umysł, który łatwo błądzi, umysł, który jest poddany jest pewnej tendencji błądzenia. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, dobrze jest sięgnąć do sumy Contra Gentiles, do pierwszej księgi, rozdziału 4. Temat tego rozdziału brzmi tak. Jest rzeczą właściwą, że prawdę o Bogu, do której może dojść rozum naturalny, podaje się ludziom jako przedmiot wiary. Bo jeszcze zanim to wyjaśnię, to może najpierw jeszcze powiem, że święty Tomasz dokonuje takiego rozgraniczenia. O tym pisze Gilson w wstępie do takiej słynnej monografii Tomizm. Jeden z pierwszych rozdziałów jest poświęcony, właściwie pierwszy jest poświęcony temu zagadnieniu. Revelabilia i revelata. Święty Tomasz dzieli prawdy, które zostały przez Boga objawione, na takie dwa podzbiory. Są prawdy, to są właśnie te revelabilia, które zostały objawione przez Boga, ale które równie dobrze mogą zostać poznane przez ludzki intelekt. Znajdują się w każdym razie w zasięgu ludzkiego poznania. I to są takie sprawy jak właśnie samoistnienie Boga. No, oczywistą jest rzeczą, że filozofowie do tego doszli bez pomocy objawienia, ale jest też rzeczą jeszcze bardziej oczywistą, że znajduje się to w Piśmie Świętym, że Pismo Święte faktycznie o tym nam mówi. To, że dusza ludzka jest nieśmiertelna na przykład, tak? Dużo innych faktów związanych właśnie z naturą Bożą, że Bóg jest dobry i tak dalej. To są te wszystkie rzeczy, że jest niezmienny. To są wszystkie rzeczy, które się znajdują najbardziej w ramach właśnie tych
praw, które są ludzkiemu rozumowi dostępne, ale też zostały faktycznie objawione. To są rewelabilia. Ale są też i prawdy właśnie należące do tego drugiego pozbioru, rewelata. To są prawdy, które przekraczają, faktycznie zostały objawione przez Boga, ale jednak przekraczają ludzkie możliwości poznawcze. Wobec tego, gdyby Bóg ich nie objawił, to byśmy ich po prostu nie znali. Tak? I to jest chociażby Trójca Przenajświętsza, chociażby wcielenie. To są właściwie dwie takie najważniejsze prawdy, które wykraczają poza porządek ludzkiego rozumu. Nawet, pisze święty Tomasz, nawet umysł anielski nie mógłby poznać ich za pomocą swoich naturalnych zdolności, gdyby był sam sobie jakby zostawiony. Wobec tego jest to coś dużo wyższego. I teraz chodzi o to, że filozofia oczywiście jakby co do samego przedmiotu będzie mogła zajmować się tylko tymi prawdami, które zostały, tymi właśnie rewelabilia, tak? Czyli tymi, które jakby znajdują się w tym podzbiorze, ale też o tym mówi objawienie. I chodzi o to, że może być akurat tak, że ludzki rozum do jakiejś prawdy wyjątkowo trudnej, która jednak znajduje się w jego zasięgu, faktycznie za bardzo w praktyce jakby nie dochodzi, czy dochodzi jednak bardzo rzadko z wieloma błędami. Tutaj zresztą właśnie w treści tego czwartego rozdziału o tym pisze Tomasz, więc po prostu oddam jemu głos. I on pisze tak. Gdyby się pozostawiło tego rodzaju prawdę jedynie badaniu rozumowemu, powstałyby trzy niedogodności. Jedną jest to, że niewielu ludzi posiadałoby poznanie Boga. Trzy bowiem przyczyny przeszkadzają większości ludzi w zbieraniu owocu z pilnego dociekania, którym to owocem jest odkrywanie prawdy. No i tutaj omawia wszystkie te powody. Z jednym jest po prostu brak właściwych zdolności do tego, żeby prawdę zgłębiać. Inni muszą zarządzać majątkiem. No i też innym znowu przeszkadza lenistwo po prostu. Tak? To jest jeszcze trzeci powód. Potem druga niedogodność. To jest taka, że ci, którzy dochodziliby do zdobycia powyższej prawdy, osiągaliby to dopiero po długim czasie. Po bardzo długim czasie. I to jest prawda. Rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś do tych praw najwyższych tak nagle po prostu doszedł, skoro i tak może się nimi zajmować na końcu, bo rozum ludzki odkrywa te sprawy dopiero na końcu, prawda? I potem trzecia niedogodność, a mianowicie z powodu słabości naszego intelektu w tworzeniu sądów oraz przenikania wyobrażeń do poznania rozumowego, do dociekań rozumu ludzkiego miesza się wiele fałszu. I dlatego u wielu ludzi pozostałyby wątpliwości nawet co do tego, co zostało najprawdziwiej dowiedzione, gdyż nie rozumieją mocy dowodu, a zwłaszcza dlatego, że widzą, iż ci, których nazywa się mędrcami, głoszą rozbieżne nauki. Nawet do wielu rzeczy prawdziwych, których się dowodzi, domiesza się czasem coś fałszywego, czego się nie dowodzi, lecz co się twierdzi dla jakiegoś prawdopodobnego lub sofistycznego argumentu, które czasami uważa się za dowodzenie. Stąd też trzeba było drogą wiary ukazać ludziom niezachwianą pewność i czystą prawdę o rzeczach boskich. Łaskawość Boża zarządziła więc zbawiennie, by należało wierzyć także i w to, co jest dostępne dla badań rozumowych i w ten sposób wszyscy mogli się stać łatwo uczestnikami poznania Bożego bez powątpiewania i bez błędu. I Tomasz tłumaczy tym samym, dlaczego Bóg zechciał nam objawić tak wiele spośród tych praw, których jednak ludzki rozum może poznać. I takim przykładem prawdy, która jednak co prawda znajduje się w zasięgu prawd objawionych, czy tych objawianych właśnie, tych, które są w zasięgu poznania, a która faktycznie właściwie nigdy nie została, po prostu nie została odkryta, inaczej jak tylko dzięki pewnej inspiracji ze strony Bożego objawienia, to jest kwestia stworzenia z niczego. Stworzenie świata z niczego. Faktycznie powołanie do istnienia z niczego to jest coś, co bez Bożego objawienia nigdzie u żadnego filozofa się nie pojawia, a wcale nie jest to prawda, która by była prawdą przekraczającą ludzkie możliwości. Więc widać, że filozofia też w jakiejś mierze korzysta z teologii, tak? Chociaż to jest jakby takie drugorzędne, bo zasadniczo jest samodzielna, po prostu samodzielnie dochodzi do prawd, których może dojść dzięki temu, że człowiek chociaż jest po grzechu pierwotnym osłabiony, a jednak ta natura jest tylko zraniona i jest zupełnie zdolny do tego, żeby poznać wiele spośród tych prawd, które tkwiły
w istocie rzeczywistości. Natomiast są też i takie, które jakoś w praktyce są tak trudne, że bez objawienia byłyby po prostu w praktyce jakby no, osiągnięte tylko z jakimiś błędami. Więc filozofia też w jakiejś mierze korzysta właśnie z teologii. I trzecia różnica między filozofią i teologią jest taka, że i to bardzo zasadnicze, mianowicie filozofia dąży do poznania rzeczywistości, natomiast teologia jednak zawsze ma ten cel jakby nieco inny, mianowicie chodzi o zbawienie. Chodzi zawsze o zbawienie, też doprowadzanie innych do zbawienia. Więc różnica jest tutaj zasadnicza. Tak? Natomiast jeżeli będziemy mówili o pewnym pomieszaniu filozofii i teologii właśnie w tym okresie myśli ludzkiej, to, no to, to jednak tak, to będzie widoczne bardzo mocno. U Filona, w myśli Filona będzie to oczywiście widoczne. Co jakby częściowo jest zrozumiałe, patrząc na to, jak istotne jest dla niego Pismo Święte. I też jakby dzisiaj pomówimy trochę właśnie o tych podstawach filozofii Filona, to znaczy właśnie o Bogu, bo przede wszystkim zajmował się on Bogiem. No, czyli właściwie jakby zupełnie dobrze wpisuje się, całkowicie się wpisuje w to, o czym pisał ojciec Boheński. Samobóstwo pojęte jest skrajnie spirytualistycznie jako coś tak wyniesionego ponad świat, że problemem staje się nie jak dawniej zbudowanie na zaobserwowanych fragmentach świata wyjaśniającej jego teorii, ale zrozumienie, jak świat mógł powstać z Boga. Ale zanim przejdziemy do samego powstania, to jakby podsumujmy, co Filon mógł tutaj z Pisma Świętego wziąć, a co mógł zaczerpnąć z systemów filozoficznych. Tak? Bo jakby rozumiemy też, że u Filona narzędzia filozoficzne, które dysponował, no, są trochę ułomne w porównaniu z tym, czym dysponuje święty Tomasz, który sam zresztą jest genialnym filozofem i te narzędzia sobie niejako stwarza. Tak? Już pomijając różnicę między objawieniem Starego Testamentu i Nowego Testamentu, Filon nie dysponuje pełnią objawienia, to różnica jest właśnie jeszcze taka, że Filon jest faktycznie myślicielem, który po prostu bierze narzędzia, które ma i nie tworzy jakiejś syntezy, nie jest w stanie tej syntezy wytworzyć. Może wykorzystać, właśnie w sposób taki eklektyczny, może wykorzystać pewne narzędzia, właśnie, które jakoś wyjątkowo dobrze pasują do jakby danych zadań, ale nie może wytworzyć jakiejś takiej jednolitej refleksji. To będzie bardzo widoczne, zwłaszcza jeśli chodzi o refleksję dotyczącą logosu, owego logosu. To jest bardzo trudne, bo właściwie każdy trudno jest przedstawić w ogóle tą refleksję, bo każdy z tych, powiedzmy, jakichś wybitnych badaczy myśli Filona dochodzi do nieco innych konkluzji i każdy może się podeprzeć takim czy innym cytatem, także jakby są pewne niejednorodności w myśli samego Filona i można różnie wyakcentować pewne elementy, w ten sposób ta refleksja staje się jakoś taka bardzo, bardzo złożona, nie ma w niej pewnej takiej jednolitości, ale to jest skutek właśnie tego, że przyjął od różnych filozofów różne elementy, które jakoś pasowały. A więc co mógł wziąć tutaj z filozofów, patrząc na to, jaki jest Bóg w Starym Testamencie, bo rozumiemy, że Stary Testament tak naprawdę mówi o Bogu bardzo wiele, bo pokazuje Boga jako tego, który jest od świata jakby różny, prawda? Jest bardzo, bardzo wyniesiony ponad świat, jest transcendentny, tak jak tylko to może być. Jednocześnie jest jednak obecny w świecie. Tak? Jest obecny w świecie zarówno na takim naturalnym poziomie, kieruje światem. Tak? Jest, zajmuje się nim. W Starym Testamencie jest bardzo dużo, chociażby właśnie w psalmach, refleksji dotyczącej świata przyrody jako czegoś, co wywodzi się od Boga. Bóg, nad czym Bóg panuje, czym Bóg jest twórcą i jednocześnie jakby panując nad tym troszczy się o wszystko. Tak? To jest bardzo mocne. Bóg jest tak bardzo transcendentny, to jest zwłaszcza widoczne w Księdze Wyjścia, tam gdzie następuje nie tylko objawienie imienia Bożego, które same w sobie jest wielką tajemnicą, to notabene też jest taki bardzo ciekawy tomistyczny wątek, bo Księga Wyjścia 3:14, czyli ja jestem, który jestem, to imię Boże, tajemnicze imię Boże, ono staje się inspiracją dla największych teologów na jakby więcej nawet niż setki lat, na tysiące jakby lat, bo to jest
Bo to jest coś, co święty Tomasz rozumie jakby w świetle odkrytej przez siebie filozofii. Zupełnie inaczej niż to było wcześniej rozumiane. Jakby do tego wrócimy, bo to jest oczywiście coś bardzo istotnego jakby u świętego Tomasza. I święty Tomasz nawet jakby uważa, że właśnie, że to największe jego filozoficzne odkrycie zostało w ten sposób Mojżeszowi objawione, tak? Czyli w jakiejś mierze. Czyli to też jest taka właśnie element tego revelabilium, tak? Czyli to jest coś, co jest objawialne, coś, czego rozum ludzki mógł dojść, no ale zostało też oczywiście objawione. No i teraz pytanie, na ile święty Tomasz zresztą do tego największego osiągnięcia filozoficznego doszedł samodzielnie, na ile jest to kwestia pewnej inspiracji strony objawienia. Od razu powiem, że tak podpowiem, że jednak ta inspiracja tam prawdopodobnie była, bo to się wiąże ze stworzeniem z niczego, ale to są rzeczy, których teraz nie będziemy mówić. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że Augustyn, święty Augustyn, to imię Boże też będzie bardzo ciekawie rozumiał właśnie na gruncie swojej filozofii, czy właściwie filozofii właśnie platońskiej, neoplatońskiej. Także to są wszystko bardzo głębokie treści. Tak by można zrozumieć trochę, dlaczego Filon uważa Mojżesza za właśnie filozofa. Tak? Tylko tyle, że jakby rozumiemy, że dla niego filozofia jest czymś innym. Tak? No bo to jednak jest bardziej teologia, bo on bardziej bierze po prostu od Boga, tak? Z objawienia Bożego, niż uprawia filozofię taką w takim, powiedzmy, tym tomistycznym rozumieniu. Natomiast poza tym, chociażby to właśnie to takie najbardziej chyba charakterystyczne, to każdy jako dziecko, to ja to jako bardzo przeżywałem jako dziecko, to jest w Księdze Wyjścia, w rozdziale 34. Tam jest takie bardzo znane miejsce, gdzie Mojżesz tutaj mówi w 18 wierszu: a on rzekł, ukaż mi chwałę Twoją. Odpowiedział, ja wszystko dobro Tobie pokażę i nazwę imię Pańskie przed Tobą i zlituję się, nad kim będę chciał i będę miłości, w komu mi się podobać będzie. I znowu rzekł, nie będziesz mógł widzieć oblicza mego, nie może bowiem człowiek ujrzeć mnie i żyw pozostać. I jeszcze oto jest rzecze miejsce przy mnie i staniesz na skale, a gdy będzie przechodziła chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skały i zakryję prawicę moją, aż minę. I odejmę rękę moją i ujrzysz tył mój, lecz oblicza mego widzieć nie będziesz mógł. Więc widzimy, że to transcendencja Boża jest tutaj pokazana w sposób taki bardzo obrazowy, dostępny właśnie dla prostych ludzi. Ale to jest jakby myśl bardzo głęboka w tym wszystkim zawarta, że nawet taki człowiek jak Mojżesz, największy z proroków, już nie było większego niż on, nie mógł zobaczyć Bożego oblicza. Czyli Bóg jest faktycznie transcendentny, tak? Jest niedostępny, a też tajemniczość Jego imienia pokazuje nam tajemniczość Jego natury, bo przecież imię oznacza naturę. To nie jest jakiś czy konwencjonalizm, to nie jest kwestia takiego czy innego jakiegoś określenia, ale imię określa naturę. To jest bardzo mocne w ogóle u Żydów, prawda? To jakby wiemy, rozumiemy to dobrze, że imię oznacza to, jaki ktoś jest. Więc jeżeli Bóg określa siebie takim imieniem, które jest tajemnicze, to znaczy, że on jest taki, jest transcendentny. W sensie takim poznawczym transcendentny, ale też jest transcendentny właśnie ze względu na to, kim jest, czyli taki bytowy sposób, ontyczny. Tak? Co też można łatwo pokazać, bazując na tekstach Starego Testamentu. Zresztą, no, przypomnijmy sobie, że w Starym Testamencie ludzie cieszyli się, jeśli doświadczyli angelofanii, czyli anioł im coś objawił, ukazał i zostali przy życiu. Tak? Nie zostali by pokarani majestatem samego anioła, który był tylko i wyłącznie jakimś pośrednikiem między nimi i Bogiem. Prawda? Więc Bóg jest faktycznie jakby zawsze bardzo ponad. Jest tajemniczy. I to jest coś, co tutaj w tej myśli Filona jest bardzo mocne. Rozumiemy dobrze, że to jakby no, znaczenie tej myśli w Piśmie Świętym. Także to jest oczywiste, że to się tutaj znalazło, musiało się to znaleźć, prawda? Ale teraz zobaczmy, że właśnie w systemach filozoficznych no tak nie bardzo nie ma takiego pogańskiego systemu filozoficznego, który by do tego zupełnie jakby dobrze pasował, bo w każdym będzie czegoś brakowało. Bo u stoików na przykład, u których dość dużo zaczerpnął
Filon, jest koncepcja logosu, właśnie jakiegoś takiego, ala jakiegoś Boga, tylko że on jest opatrznością, tyle tylko, że jest immanentny, znaczy jest tylko w świecie, ale nie jest ponad światem i ma charakter jakiś taki materialistyczny. Nie, bo nie ma w filozofii stoików jakiejś takiej idei właśnie jakbyś, czegoś, co jest ponad tym zmysłowo poznawalnym światem. Więc nie ma transcendencji. Jest immanencja, jest, jest opatrzność, jest jakieś przenikanie świata, tak, jakaś taka wszechobecność, ale nie ma transcendencji. Z kolei wizja pierwszego poruszciela Arystotelesa, już żeśmy mówili, że jest transcendentna, ale w ogóle nie ma żadnego, jest zupełnie ten Bóg jakby od świata oderwany, nie wie w ogóle o jego istnieniu. Więc w żaden sposób nie może też być opatrznością, nie jest w żadnym wypadku nie jest jego stworzycielem. Z kolei u Platona no to mamy na poziomie właśnie pewnej takiej hipotezy, ale to jest w Timajosie opisane bardzo dokładnie i stamtąd też czerpie oczywiście wiele. O tym powiemy następnym razem, kiedy będziemy mówili o stworzeniu świata, jak to Filon opisał. Otóż tam jest demiurg, czyli pewien rzemieślnik, który świat no, porządkuje właściwie, czy tworzy go przez porządkowanie chaosu, ale jest wpatrzony w świat idei, które są wyżej niż on. Tak? U Platona demiurg jest niżej, jest mniej doskonały niż świat tych zasad, które są wieczne, które od niego nie pochodzą. I materia oczywiście też jest wieczna i nie pochodzi od samego demiurga. A tutaj z kolei musimy mieć koncepcję Boga, który jest właśnie osobowy, tak? Nawiązuje kontakt z człowiekiem i tak dalej. To najbardziej może właśnie Arystoteles tutaj pasuje, ale jednak no, jest zupełnie oderwany i nie jest w żaden sposób twórcą. U Platona mamy jakiegoś demiurga, ale on jest jakimś takim właśnie no, rzemieślnikiem, wyrobnikiem, ale nie od niego nawet pochodzą idee, czyli jakby pomysł świata. Tak jakby wzór, według którego świat jest skonstruowany. A to przecież nie może tak być. Tak? Jeżeli czytamy Pismo Święte, to widzimy, że to Pan Bóg wszystko stworzył. Demiurg przynajmniej kreuje będąc dobrym, robi to z powodu dobroci, to też jakby z Pismem Świętym się zgadza, ale jednak to jest zupełnie coś innego. Czyli jakby żadna z tych koncepcji nie odpowiada zupełnie, tak? I jakby, ale wszystkie mają w sobie coś, co odpowiada, wszystkie jakoś sprowadzają, jakoś coś opisują, jakiś element prawdy w nich się znajduje, każda po części jakoś odpowiada, zwłaszcza tutaj Platon będzie wykorzystywany i stoicy. Ale jednak to nie jest wystarczające. Dlatego w myśli Filona będą jakieś niekonsekwencje, jakieś takie jakieś komplikacje i to będzie właśnie widoczne. Natomiast ciekawe jest to, że Filon tutaj bardzo rozróżnia, bardzo mocno dwie takie dwa problemy. Mianowicie po pierwsze istnienie Boga i po drugie jego naturę. Tak? Jakby to jest to, że natura Boga jest niepoznawalna, że jest On ponad naszymi zdolnościami poznawczymi. To już po części rozumiemy po prostu z tego cytatu biblijnego. Tak? To jakby to jest oczywiste. Ale teraz jest właśnie kwestia samego istnienia Boga. I tu jest też bardzo ciekawa sprawa, bo to jest jakby pierwszy moment, kiedy on zaczyna naprawdę być filozofem. Bo do tej pory to tak naprawdę był raczej teologiem Starego Testamentu, który wykorzystuje narzędzia filozoficzne pogańskie do tłumaczenia objawienia. Bardziej jest teologiem niż filozofem, prawda? Natomiast teraz się rozpoczyna taki prawdziwie filozoficzny, mianowicie kiedy nam pokazuje dowody na istnienie Boga i takie dwa dowody przedstawi. I też jest warte zauważenia to, że on te dowody tworzy właśnie w sposób taki trochę jak święty Tomasz, to znaczy są to dowody a posterioryczne, czyli dowody, które wychodzą od świata, który poznajemy naszym umysłem. Wychodzą właśnie od skutków i starają się dojść do przyczyny. Nie wychodzą do jakiejś idei Boga, jak to potem będzie, tylko tam w średniowieczu u świętego Anselma chociażby. Natomiast będą takie właśnie u świętego Tomasza, tylko świętego Tomasza będzie ich 5, tutaj są 2. Więc pierwszy dowód brzmi tak. Dzieła zawsze w jakiś sposób wskazują na twórców. Któż bowiem oglądając posągi czy obrazy nie pomyślał o rzeźbiarzu czy malarzu? Kto patrząc na szaty, okręty czy domy nie pomyślał o tkaczu budowniczym okrętów czy budowniczym domów? A gdy ktoś wchodzi do dobrze uporządkowanego miasta, w którym sprawy społeczne są bardzo dobrze zorganizowane,
Cóż innego przyjdzie mu na myśl, jeżeli nie to, że miasto to jest rządzone przez dobre władze. Tak samo ten, kto przychodzi do miasta naprawdę wielkiego, którym jest ten świat, to czy patrząc na góry i doliny pełne zwierząt i roślin, na nurty rzek i potoków, bezkresne obszary mórz, umiarkowany klimat, regularność cyklu pór roku, a następnie na słońce i księżyc, od których zależą dzień i noc, na obroty i ruchy innych planet i gwiazd stałych i całego nieba, nie będzie musiał uformować sobie z prawdopodobieństwem, a nawet z pewnością pojęcia Stwórcy, Ojca, a także Pana. Żadne bowiem dzieło sztuki nie tworzy samo siebie, a ten kosmos zakłada najwyższą sztukę i największą wiedzę. Także musiał on zostać wytworzony przez artystę obdarzonego poznaniem i absolutną doskonałością. Czyli jakby widzimy, że faktycznie ze skutków dochodzi do przyczyny. Oczywiście to wcale nie znaczy, że możemy dokładnie poznać naturę Bożą, bo wiadomo, że tak jak jakby patrząc na obraz możemy poniekąd jakoś uchwycić geniusz artysty, ale to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy w stanie dokładnie go określić, scharakteryzować. Tak samo tutaj oczywiście nie możemy poznać natury Bożej, ale wiemy, że Bóg niewątpliwie istnieje. Tak? Widzimy właśnie ze względu na doskonałość, na porządek świata. To jest takie bardzo platońskie myślenie. Przede wszystkim akcentuję coś, co w ramach tych czterech przyczyn arystotelesowskich byśmy nazwali przyczynowością formalną, tak? Czyli tutaj właśnie ten porządek, który znajduje się w świecie, wskazuje nam na źródło jakiegoś porządku, tak? Musi być jakiś ktoś, kto jest doskonalszy od tego wszystkiego, jakby bardziej uporządkowany, który może być dawcą właśnie form, dawcą porządku, który w świecie jest obserwowany. Jakby tutaj jest trochę mowy jest o przyczynie sprawczej, ale przede wszystkim ta przyczyna formalna jest zaakcentowana. I potem następny, drugi dowód. Jest niemożliwe, aby w tobie był intelekt w ten sposób przysposobiony, by pełnił funkcję przywódcy, któremu jest posłuszna cała wspólnota organów ciała i któremu podporządkowuje się każdy zmysł. Natomiast kosmos, który jest dziełem najpiękniejszym, największym i najdoskonalszym, a wszystkie rzeczy są jego częściami, nie miał władcy, który by go trzymał w jedności i rządził nim sprawiedliwie. Czyli tutaj przedstawia nam obraz pewnej analogii, pewnego podobieństwa. Z jednej strony mamy umysł w człowieku, duszę rozumną, która jakoś jednoczy członki cielesne, a z drugiej strony mamy Boga, który znajduje się w podobnej relacji wobec świata. Tak? A więc jeżeli wszystkie te członki cielesne są jakoś uporządkowane, są jakoś kierowane przez jeden umysł, to w takim razie też i tak to będzie właśnie ze światem. Skoro te wszystkie części tego świata są jakoś uporządkowane, to musi być jakiś czynnik kierujący, czynnik porządkujący, taki, który jest właśnie przywódczym, tak? Takim rządzącym. I nie powinno cię dziwić, że władca ten jest niewidzialny. Przecież i obecny w tobie intelekt nie jest widzialny. Kto zastanawia się nad tymi sprawami i próbuje je sobie wytłumaczyć, wychodząc nie od czegoś odległego, ale z bliska, od siebie samego i od rzeczy, które są wokół niego, dlatego stanie się jasne, że kosmos nie jest pierwszym Bogiem, ale że jest dziełem pierwszego Boga i Ojca wszystkich rzeczy, który sam nie posiadając formy sprawia, że wszystkie rzeczy małe czy duże stają się widzialne i ujawnia ich natury. Nie uznał, że rzecz godną dać się poznać oczom ciała, być może dlatego, że nie było rzeczą świętą, aby byt śmiertelny miał bezpośredni kontakt z wiecznym, a może też z powodu słabości naszego wzroku. Nie mógłby on bowiem spojrzeć na światło emanujące z bytu, skoro nie jest nawet w stanie patrzeć prosto w promienie słońca. Czyli widzimy, że tutaj mamy do czynienia z nieco innym podejściem, też jest w tym jakiś nacisk właśnie na pewien porządek, na właśnie tą przyczynę formalną, ale niewątpliwie tutaj mamy trochę do czynienia też z tym przyczynowaniem celowym, czyli że jest jakieś dobro, które, bo wszystkie te członki przecież są ostatecznie jakoś właśnie kierowane do jakiegoś celu przez umysł. Tutaj wobec tego też można jakby wyczytać w tym właśnie, że Bóg jest takim właśnie kierującym ku jakiemuś celowi. I to są te dwa, zresztą bardzo ciekawe jest to, że te dwa dowody, te dwa sposoby tak dojścia do istnienia Boga
one się całkowicie wiążą, każdy z nich, każdy jeden i drugi, z dwoma takimi tak zwanymi mocami, najważniejszymi mocami, bo u Filona poza logosem pojawia się jeszcze pojęcie mocy, czyli takich pewnych sposobów jakby działania tego logosu, czy właściwie Boga poprzez logos na świat, o czym powiemy następnym razem, co to jest, ale jak od razu zaznaczam, że to jest taki zadziwiający związek. Także jakby pod tym względem filozofia Filona jest jakoś w tej mierze jakoś powiedzmy spójna ze sobą. Także te sposoby, właśnie takie filozoficzne sposoby poznania Boga będą współgrały z tam pewnymi jeszcze innymi elementami po prostu jego ontologii. Natomiast to nie jest wszystko. To są te dwa takie sposoby, powiedzmy, nazwijmy to naturalne, gdzie rozum ludzki się wznosi po prostu, tak, jakoś. I to jest bardzo filozoficzne, bo wznosi się w takim tomistycznym rozumieniu, bo wznosi się do Boga z tych właśnie rzeczy, które nas otaczają, tak? To jest właśnie czysto filozoficzne, ale jest jeszcze właśnie ten element taki typowy dla całego tego nurtu, późniejszego nurtu neoplatońskiego, którego pewnego rodzaju prekursorem jest właśnie Filon. To przeczytam tutaj u ojca Bocheńskiego. Celem filozofii nie jest już tylko badanie przyrody, ale nawet nie etyka pojęta jak u stoików i epikurejczyków, lecz zbawienie duszy, jej powrót do Boga. Czyli kolejny dowód na to, że to jest bardziej teologia. Przy tym cała teoria świata jest dziwnie pomieszana z mnóstwem mitologicznych szczegółów. Trudno powiedzieć, czy jest bardziej filozofią, czy mitologiczną teologią, pełną demonów, sił i bóstw mniejszych. Tutaj trochę też to będzie, ale powiemy o tym właśnie, o logosie i o tych mocach. Natomiast to jest oczywiście opis przede wszystkim dla tych pogańskich neoplatoników. Pomieszanie teologii z filozofią różni w sposób najbardziej jaskrawy tę epokę od klasycznej epoki średniowiecza, które zdobyło się po ciężkich walkach z tym właśnie neoplatonizmem na jasne odgraniczenie obu dziedzin. Ale jakby poza tym, tu jeszcze, skoro mówimy o tym zbawieniu, to poniekąd oczywiste, jeżeli chodzi o refleksję człowieka, który czyta Stary Testament, tak? I zna Boga, który jest właśnie Zbawicielem. Ale też skoro tak, to jakby rozumiemy, że musi tutaj, chociażby właśnie w kontekście Mojżesza, chociażby w kontekście tych licznych innych świętych mężów Starego Testamentu, musi być coś więcej niż tylko takie naturalne poznanie. Musi być coś więcej. On faktycznie o tym pisze. Pisze tak, że ale jest jeszcze bardziej oczyszczony i doskonały umysł, wtajemniczony w głębokie misteria, który nie na podstawie rzeczy stworzonych poznaje przyczynę, jak na podstawie cienia poznajemy rzecz trwałą, ale przelatuje nad tym, co jest stworzone i osiąga wyraźną wizję bytu niestworzonego i za pośrednictwem tegoż może poznać i sam byt i jego cień, to znaczy logos i świat obecny. Taki był Mojżesz, który powiedział: objaw mi się, abym cię jasno widział. Czyli objaw mi się nie poprzez niebo, ziemię, wodę, powietrze i w ogóle poprzez żadną z rzeczy stworzonych. Ja chciałbym zobaczyć Twój obraz nie odzwierciedlony przez co innego, lecz w samym Tobie, w bóstwie. Ponieważ objawienia poprzez rzeczy stworzone rozpraszają się, natomiast objawienia poprzez byt niestworzony pozostają trwałe, mocne i wieczne. Dlatego Bóg wzywa Mojżesza i z Nim rozmawia. Czyli tutaj jest coś więcej i to jest, można powiedzieć, taki opis czegoś, co można by nazwać doświadczeniem mistycznym. Tak? Jakby w ogóle cały neoplatonizm będzie czegoś takiego pełny, tylko często to będzie taki mistycyzm, powiedzmy, jakiś tam taki naturalny, tak? Czy jakiś taki, powiedzmy, ala pogański, nie wiadomo tak do końca, co to jest tutaj. Natomiast na pewno chodzi o prawdziwy mistycyzm, prawdziwe zjednoczenie z Bogiem, chociaż jeszcze w ramach Starego Testamentu, tak? Udziałem cieszyli się właśnie ci święci mężowie. Więc jest coś więcej niż tylko naturalne poznanie. Tak? I oczywiście też pamiętajmy o tym, że różnica między świętym Tomaszem i sytuacją świętego Tomasza i Filona jest jeszcze taka, że on dysponował tylko Starym Testamentem, częścią objawienia, i akurat tą częścią, gdzie te prawdy najtrudniejsze, to znaczy te wykraczające zupełnie poza ludzkie możliwości poznawcze, prawda o Trójcy Przejaświętszej, prawda o wcieleniu, one nie są jeszcze przecież wyraźnie tam zawarte, są zawarte tylko w sposób taki bardzo taki ukryty, tak? Taki implicite, nie są zawarte w sposób jasny. Dlatego Stary Testament, to o tym święty Tomasz sam pisze, że Stary Testament się bardziej koncentruje na tych prawdach, jakby
właśnie bardziej tych rewelabiliach, tak? Czyli Pan Bóg bardziej objawia to, co, do czego i tak ludzki rozum mógł dojść. Więc to, że on traktuje Filon, właśnie Mojżesza, jako filozofa, też trochę jakby łatwiej można zrozumieć. Natomiast jest właśnie jeszcze otwarty na to mistyczne doświadczenie, a z tym będzie korespondowało bardzo typowe dla neoplatońskich myślicieli właśnie przekonanie, że poprzez jakąś intuicję, przez jakąś czy taką właśnie jakąś ekstazę, jakiś taki stan pseudomistyczny poznaje się rzeczywistość. To jest obecne u Platona w ogóle, to jest obecne w orfizmie. To jest jakby coś, co te pogańskie, powiedzmy, religie będą w sobie i tak zawierały. Także to jest coś, co jakoś tutaj, czym jakby Filon do tego też jakoś prowadzi, chociaż tutaj mamy do czynienia oczywiście po prostu z prawdziwą, na tamtym etapie z prawdziwą religią. I co ciekawe też jest, bo nie wiem, czy o tym wspominałem, były też takie przypuszczenia samych niektórych tych pisarzy chrześcijańskich, między innymi Hieronima, że Filon pod koniec życia został ochrzczony, że stał się chrześcijaninem. Tak? Że to są, on był członkiem delegacji do Rzymu, tam w pewnych takich sprawach, powiedzmy, politycznych, i też tam miał okazję się zetknąć z chrześcijaństwem rodzącym się. Jest to niewykluczone. Będziemy następnym razem mówili o koncepcji logosu u Filona, która jest właściwie koncepcją taką najistotniejszą, najbardziej kluczową, najbardziej dla niego charakterystyczną i też koncepcją, którą częściowo my znamy, tylko już znamy jakby w sposób taki, powiedzmy, ściśle chrześcijański, katolicki. Mianowicie tym logosem, to jest oczywiście to słowo, które stało się ciałem, to jest Jezus Chrystus. U Filona ten logos jest tak nie do końca wiadomo czym, natomiast my ten logos oczywiście również wierzymy, ale tym logosem jest nasz Pan Jezus Chrystus. Więc o tym powiemy następnym razem i też kiedy poznamy naukę Filona, właśnie odnośnie logosu, zobaczymy, że jakby to oczywiście to nie jest tylko jakby jego zasługa, bo to jest, on wykorzystuje pojęcia, tak jak już mówiliśmy, pojęcia wzięte od stoików, wzięte od platoników, ale jakby wtedy zaczniemy rozumieć, że w jak dużym stopniu niektóre pisma Nowego Testamentu są jednak pisane właśnie przy wykorzystaniu pewnych narzędzi filozoficznych, to znaczy jak dużo sformułowań takich bardzo właśnie filozoficznych znajduje się w Nowym Testamencie, zwłaszcza u świętego Pawła i u Jana Ewangelisty, właśnie u tych dwóch, tak? Że to będzie widoczne. To jest niezwykle interesujące, że tak dużo właściwie takich typowych dla wykształconych filozoficznie ludzi tamtej epoki koncepcji jest w pismach Nowego Testamentu, ale oczywiście nabierają one jakby zupełnie nowej wartości. Tak? Wznoszą tą refleksję na wyższy poziom. Tak? No i oczywiście są wolne od błędu, od tych wątpliwości, od tych takich niejednoznaczności, których jest pełno i właśnie szczególnie u Filona. Także to dzisiaj na tyle. Może jakieś pytania w związku z dzisiejszym wykładem. Duch Świętego Tomasza, cała teologia zawarta jest w psalmach i listach świętego Pawła, a nie Ewangelii? To znaczy, no w Ewangelii też, tylko że po prostu jakby w Ewangelii jest ona zawarta w tak oczywisty sposób, tak mocna, prawda, tak czytelna, że nawet dziecko to zobaczy, tak? A świętego Pawła w psalmach. Psalmy są na przykład bardzo trudne do tego, żeby je odczytać, tak? Teologia, a właśnie ona tam jest, prawda? I to jest przecież Stary Testament, więc to jest takie zadziwiające. Święty Paweł jest też bardzo trudny i tak naprawdę to oczywiście, że Ewangelie są jakby zupełnie wyjątkowe, bo zawierają słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale i one są też często tak bardzo głębokie, mimo takiej pozornej prostoty, czy właśnie są proste, a jednocześnie pełne przedziwnej treści. I to jest znane, ale to jest właśnie coś, co nawet dziecko pojmie, tak? A tamtych już niekoniecznie. Tu ksiądz powiedział, że właśnie, bo to było moje pytanie, czy Filon w ogóle się spotkał z chrześcijaństwem, bo przecież jednak żył jeszcze po Chrystusie, tak? Już Chrystus umarł, a tak. Filon jeszcze ciągle żył, czyli tak. Miał pewnie taką szansę, ale czy oprócz tego on jakąkolwiek wykazał intuicję w odczytaniu proroctw?
które jednak w Starym Testamencie są bardzo mocne. Tak, czy on cokolwiek o tym opowiada? Tutaj jest jakby dla niego, znaczy on raczej się koncentruje na Torze, tak, a nie na prorokach. Jednak Tora jest dużo ważniejsza. To tak z tego, co rozumiem, tak, bo tak byliśmy uczeni w seminarium. A jeśli chodzi o te właśnie rzeczy dotyczące tego, jak Żydzi rozumieją Pismo Święte, to akurat to jest to uczone w modernizmie bardzo dobrze. Tak? To akurat to, co Żydzi uważają, to tam jest uczone, albo protestanci. Więc zasadniczo jest tak, że jest dzielone Pismo Święte jakby pod względem takiej jakby świętości i jakby zawartości tych świętych treści na takie trzy odrębne trochę poziomy. Tak, to nie jest tak, jak właśnie w Piśmie Świętym po katolicku rozumianym. I Tora, pięcioksiąg, jest wyżej niż prorocy, a oni są wyżej niż Pisma. Więc tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o Pisma Filona, to one są jakimś komentarzem właśnie zasadniczo do prawa właśnie, tak? Do Tory. I tam jest ta alegoreza jest nie tylko jakby ograniczona do jakichś poszczególnych etapów historii zbawienia, tylko ona cała, ta historia opisana, historia właśnie od Adama, dosłownie Adama i Ewy, aż po Mojżesza, to wszystko jest właściwie pewną taką drogą, jaką przemierza właściwie świat, tak, od stworzenia jakby tam w takiej sprawiedliwości, w cnocie, przez upadek, gdzie my przy okazji omawiania koncepcji człowieka u Filona, bo to poza tym logosem też trzeba będzie na ten temat coś powiedzieć, i tam będzie widoczne, że właściwie jakby nauka o człowieku będzie wyprowadzona właśnie z interpretacji Starego Testamentu zasadniczo i właściwie no to będzie właśnie tak wyglądało, że jest stworzony w cnocie sprawiedliwości, potem jest upadek i jakiś powolny powrót do Pana Boga, powrót do cnoty. Także i to wszystko tak bardzo właśnie na tym jakby tym poziomie alegorycznym będzie rozumiane, tak? Także no właściwie to no to tak to właśnie tak to wygląda. Czyli rozumiem, że jakby takiej myśli, że dopełnieniem będzie pojawienie się Mesjasza, jakby u niego się nie pojawia w ogóle, tak? No nie za dużo. Faktem jest, że to jakby wiele elementów układanki się znajduje, które gdyby tak rzeczywiście jakoś się poukładać, to by może z tego coś dało się wyprowadzić więcej jeszcze, ale bo on się nie koncentruje na prorokach, tak, więc nie ma tego, tak, nie ma takiego wymiaru, powiedzmy, takiego mesjańskiego w tych pismach, tak. Także tego, można powiedzieć, że tego brakuje, tak, to jest rzeczywiście coś, co w porównaniu z wtedy istniejącymi grupami żydowskimi, które żyły duchem takiej, powiedzmy, eschatologii, czekania na właśnie na Mesjasza, tak? To rzeczywiście, to jest coś, czego tutaj nie ma, po prostu, tak? No wydaje się, że właśnie wszyscy gdzieś cytowali zawsze właśnie proroków, prawda? Znaczy tak, nie wiem, no Matka Boża nawet, tak? Ona musiała znać te wszystkie tak, oczywiście, tak, tak. I towarzysze Pana Jezusa, więc... Tak, no. Ciekawe, że on, czy to była kwestia tego, że on mieszkał w tej Aleksandrii, nie wiem, w jakiejś diasporze, która akurat kompletnie nie interesowała się. No tak, po prostu kładziono akcent na coś innego po prostu, tak? To tak można powiedzieć, że akcent był położony gdzie indziej, tak? Ale aż szkoda. Trochę tak jest też i wśród... Tak jest zasadniczo zawsze, to znaczy wśród, nie wiem, wiernych bractwa czy ten, tak, że są tacy, którzy żyli o tam, co się tam stanie, tam jakiś synod następny, tak, czas ostateczny, koniec świata tutaj, tak, jakieś tam herezje tutaj, zaraz coś tam się stanie, a są tacy, którzy tam się tak specjalnie tym nie tyle może nie przejmują, tylko nie koncentrują się na tym, prawda, no i on też tak jakoś nie żył może to właśnie tą sprawą, tak. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszne.